Dzień dobry, jesteśmy w tej chwili w gmachu sądu na Alei Solidarności i jest z nami pan Adam Czeczetkowicz. Pan Adam wczoraj został, przedwczoraj. Przedwczoraj. Dzisiaj jest, który dzisiaj jest? 11? 12? 12. Czyli 10 lipca pan Adam Czeczetkowicz został wypuszczony po dwutygodniowym pobycie w areszcie śledczym, niezasłużonym. Areszt śledczy został ustanowiony dla tego pana, ponieważ odpowiedział pan na prowokację Gazety Wyborczej, która przedstawiła pewnego Hindusa, który głosił, że Białystok jest jego miastem. Bardzo grzecznie odpowiedział, że tak nie jest. No i mamy tutaj ciekawą sytuację, ponieważ ktoś z organów władzy uległ propagandzie i czarowi propagandy pro-multikulti i wsadził Adama prewencyjnie na 2 miesiące do aresztu śledczego. Po interwencji prawnika Adam został uwolniony. Adamie, oddaję Tobie głos. Jak było? Jak było? No, proponuję każdemu, żeby przeżył to, co ja. I wtedy okaże się, że niektórzy ześwirowali, inni wytrwali. Było ciężko, nie ukrywam. Byłeś izolowany. Byłem w pojedynczej celi. Po prostu zaglądano mi tam, gdzie słońce nie dochodzi. 5 razy byłeś rewidowany. 5 razy. Byłem traktowany jak szmata ostatnio. Chociaż skończyłem drugi fakultet Akademii Obrony Narodowej właśnie 17 czerwca i chciałem to uczcić. Niestety uczciłem to w areszcie śledczym na Kopernika w Białymstoku, bo nagrałem filmik 2-minutowy o propagandzie Gazety Wyborczej. Niestety w Polsce to jest śliski temat, nie można dotykać pewnych świętych krów, jak ja to określam. I Gazeta Wyborcza, którą sam sprzedawałem w 1989 roku jako... Czyli pracowałeś kiedyś na Sukces Adama Michnika. Na Solidarności. Et Consortes. Gazeta Wyborcza nazywała się Solidarność. Ona mnie teraz poniewiera po sądach i więzieniach. Obecnie jesteśmy w sądzie, gdzie Adam jest świadkiem w bardzo istotnej sprawie dotyczącej ruchu narodowego. Natomiast ja tylko nadmienię, że Adam został aresztowany dosłownie w przeddzień swojego koncertu 29 czerwca o południu. Mieliśmy mieć koncert Adama, koncert zespołu RPO. Zatrzymany byłem 25, czyli ale decyzja o tym, że jesteś aresztowany, zapadła 3 dni przed tym koncertem. Tak, był wyrok. Było orzeczenie. To nie był wyrok, to było orzeczenie w trybie tak zwanego zabezpieczenia. Otóż tak jakby ktoś w sądzie podejrzewał, że Adam jest groźnym przestępcą, który może uciec i mataczyć w sądzie, co jest absurdalne, ponieważ powodem, do którego został aresztowany, był filmik, który był obiektywnym materiałem, zabezpieczonym i nie powinien być ten środek zapobiegawczy w postaci 2-miesięcznego aresztu zastosowany. Ja gorąco namawiam Adama i jego prawników, żeby zawnioskowali o odszkodowanie. Te 2-tygodniowe uwięzienie Adama było niepotrzebne, było niesłuszną szykaną, nosi znamiona walki ideologicznej z ludźmi, którzy niepokoją się niekorzystnymi dla Polaków zmianami demograficznymi, ekonomicznymi, gdzie biali ludzie, Polacy, mężczyźni z Białegostoku, katolicy, chrześcijanie i prawosławni, katolicy i prawosławni są zmuszani do emigracji ze swoich miejsc pochodzenia. I nagle Gazeta Wyborcza, nazywana przez Stanisława Michalkiewicza żydowską gazetą dla Polaków, trzeba o tym nadmienić, żydowska gazeta dla Polaków, to jest bardzo ważna fraza. I nagle żydowska gazeta dla Polaków umieszcza kogoś, kto przypomina swoim wyglądem Hindusa i ten Hindus mówi: Białystok to jest moje miasto. Ja tutaj pracuję, ja tutaj mieszkam. No, proszę Państwa, tak się składa, że wiele tysięcy Polaków, polskich, białych mężczyzn nie może powiedzieć, aby bardzo chciało, nie może powiedzieć, że Białystok to jest ich miasto. Bo coś takiego się wydarzyło w Polsce, że naprawdę
tutaj nie wiemy, 2 do 5 milionów ludzi zostało zmuszonych do emigracji zarobkowej. Nie stać młodych polskich mężczyzn na założenie rodziny, nie stać na dzieci, nie stać na godziwe życie. To jest problem i jeżeli ktoś chce zamknąć nam usta, żebyśmy nie mówili o tym problemie pod pretekstem, że to jest rasizm, my się na to nie zgodzimy. Powstał komitet, ja założyłem, Eugeniusz Sendecki, założyłem Komitet Obrony Adama Czeczetkowicza. Proszę się zgłaszać. Tej sprawy nie można odpuścić. Biali mężczyźni, Polacy, brońmy się. Brońmy się metodami, wszelkimi godziwymi metodami, czy to będzie film w internecie, czy to będzie pikieta przed sądem, czy to będzie jakiś inny godziwy, dostępny nam sposób obrony Polski. Bądźmy razem.